Wchodząc do przedszkola numer 7, nie trzeba zgadywać, która z dziecięcych postaci obchodzi dziś swoje święto. Małe, duże, kolorowe i puchate misie witają dzieci już przy wejściu. Pluszowy miś, który dziś obchodzi swoje święto na całym świecie, jest bohaterem niezliczonej liczby książek i filmów dla najmłodszych. Polskie słynne misie to miś Uszatek i miś Kolargol. Znają je i uwielbiają nawet najmłodsze przedszkolaki. Tak wygląda żeba ówka. I ty masz cztery nóżki. One są kochane. I bo jak misie są jeszcze takie groźne. Bo są bardzo kochane. I ładne. I bardzo fajne, bo mają miękkie futelka. Święto pluszowego misia na stałe wpisało się do kalendarza najważniejszych uroczystości przedszkolnych. Dziś biały miś polarny był wielką atrakcją dla przedszkolaków z lubińskiej siódemki. Dzieci przygotowały z tej okazji wiele atrakcji. Był wspólny taniec, odwiedziny we wszystkich grupach przedszkolnych, a na koniec to, co bajkowe misie lubią najbardziej, czyli słoik miodu. Dzieci bardzo czekają na tą uroczystość, spotkanie z misiem. My realizujemy akcję Cała Polska czyta dzieciom i dzisiaj będzie to połączenie, czyli odwiedzi nas miś, ktoś nam będzie czytał, czyli dzieciom będzie czytał bajeczkę. Dzieci do tego święta przygotowywały się. Najpierw rysowały misia, będą różne zabawy z misiem. Każde dziecko przyniosło pluszowego misia, mimo że są w przedszkolu, ale to jednak jest jego miś, ulubiona przytulanka. I myślę, że ten dzień dzieci spędzą radośnie i wesoło. Ja mam taka, ale takiego misia, ale to mini. Ja mam takiego. Myślę, że tu mam taką bluzeczkę, mam krótki lękawek, a tu też. I ma białą skórę. Taki, którego dostałam pierwszą zabawkę. To był mój pierwszy miś. A jak wygląda i jak się nazywa? Nazwałaś go jakoś? Jak się nazywa? Kochany miś. Kariera pluszowego misia zaczęła się w listopadzie 1902 roku, kiedy prezydent Stanów Zjednoczonych, Theodore Roosevelt, podczas polowania nie zgodził się na odstrzelenie małego niedźwiadka. Dwa lata później Roosevelt, walczący o reelekcję, wybrał go na maskotkę swojej kampanii i wybory wygrał. Reklamacje i uwagi dotyczące funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy miejskiej Lubin można zgłaszać pod wskazanymi numerami telefonu. Zapraszamy na baseny. Centrum 7. Rezerwacja telefoniczna 746 56 10. I Ustronie 4. Rezerwacja telefoniczna 76 846 08 27. Bilety już od 6 zł za godzinę. Żyj zdrowo, korzystaj z sauny. Tylko 50 groszy za minutę. Dostępne godziny wejść oraz inne informacje na www.rcslubin.pl. Odwiedź nas na Facebooku.